Wtedy naliczyłam 180 osób w tym czasie 50-lecia plastyków, którzy przewinęli się w nasze miasto, w nasze mieście. Proszę Państwa, jedno chciałabym powiedzieć. Jeśli chodzi o środowisko plastyczne, Olsztyna było to jedno z ciekawszych środowisk i jedno z bogatszych inicjatyw w twórczości, pomysły. Chciałoby się również, żeby dzisiaj środowisko jakoś tam właśnie zaistniało. Jeszcze raz dziękuję serdecznie Pani Dyrektor za istnienie bakałaża, z którym współpracowałam, i również artyści zawodowi, jeśli to tak można nazwać, wystawiają tu swoje prace i liczą, że to jest właśnie galeria, która jakiś prestiż im przynosi. Dziękuję bardzo.